Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol, a to jest gra Stardew Valley i pewnie nie spodziewaliście się, że powróci właśnie seria. Moi drodzy, materiał ten jest pewnego rodzaju takim usprawiedliwieniem, dlaczego tych materiałów nie było, dlaczego nie nagrywałem kolejnych odcinków z gry Stardew Valley, z przygód farmera Bonkola. Postanowiłem się z wami tutaj po prostu jakoś, że tak powiem, porozumieć, bo czuję, że to nie było zbyt fajne z mojej strony, że po prostu nagrałem odcinek i w sumie nie powiedziałem, że nie będzie następnego, a wy pewnie czekaliście i też widziałem, że pisaliście pod kolejnymi filmami w ogóle niezwiązanymi z tą grą czy z podobnymi, kiedy w końcu będzie kolejny materiał z Stardew Valley. I gdzieś tam jak zakończyłem Stardew Valley, rozpocząłem taką serię, moi drodzy, YouTubers Life. I strasznie dobrze się przyjęła i też taki materiał nagrałem. Natomiast czuję, że muszę z wami tutaj porozmawiać, dlaczego tego materiału się tutaj nie doczekaliście. Gra Stardew Valley, moi drodzy, z mojej strony, to była niesamowita gra. To była gra, można powiedzieć, odkrycie roku chyba. Odkrycie roku, ponieważ no nie sądziłem, że jeszcze znajdę grę, która jest podobna do... Jejku, jak się nazywała ta gra? Już teraz... Moon... Kurde, Harvest Moon. Do Harvest Moon. Ta gra jest tak stara, a tak grałem po prostu na PlayStation kiedyś, że aż po prostu łezka mi się wokół kręci. I to właśnie, moi drodzy, ten materiał też służy temu, aby po prostu z wami tutaj porozmawiać na temat przyszłych serii. Ponieważ to jest ostatni materiał ze Stardew Valley. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówiłem wam, że będziemy do tego czwartego roku prawdopodobnie chcieli dociągnąć. W sumie mógłbym do czwartego roku dociągnąć. Tylko musieliśmy, patrzcie, jest w ogóle trzeci dzień miesiąca, a to jest zima, więc musielibyśmy po prostu 28 dni przeskoczyć śpiąc. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Możemy. Mówiłem wam, że chcę doprowadzić do czwartego roku, po którym to podobno, moi drodzy, po trzecim roku podobno już się fabuła kończy. Dobrze, to zrobimy taki, moi drodzy, przeskok. Zrobimy sobie taki przeskok. Gra została zasejwowana. I powiem wam, że ta gra niesamowicie dużo mi frajdy sprawiła. Też dosyć osób oglądało tę serię. No średnio na odcinku, słuchajcie, było od tak 4 do 10 tysięcy wyświetleń. No najwięcej wyświetleń chyba na moim ślubie z Penny. To się wcale nie dziwię tutaj. Should we have a baby, Bonkol? Yes. Czy my będziemy mieć kolejne dziecko? Ja pierdziele. Ty, moja córeczka, moi drodzy. Córeczka dorasta. Patrzcie, Madzia. Madzia dorosła. No pięknie. Ona dorosła, jest super. Ale ona chce chyba jeszcze jedno dziecko. No dobra, jedziemy dalej. Który dzień? 9. No to musimy jeszcze przeskoczyć. Więc strasznie dużo mi frajdy sprawiła, dlatego że tutaj mieliśmy wpływ tak naprawdę na to, jak będzie wyglądała nasza farma. Sami mogliśmy zaprojektować wzór, sami mogliśmy zaprojektować rośliny, że tak powiem, miejsca pod te rośliny. Mogliśmy sobie gdzieś tam zaplanować, czy będziemy tylko i wyłącznie bawić się roślinami, czy będziemy się bawić na przykład też gdzieś tam hodowlą zwierząt. No może zabawa tutaj źle brzmi, bo jednak hodowla zwierząt, czy też hodowla roślin, to raczej praca i to dosyć ciężka, bardzo zobowiązująca, tym bardziej przy zwierzętach, bo przy roślinach to, przy roślinach też, ale jednak zwierzęta to jest coś bardzo, bardzo trudnego i podziwiam wszystkie osoby, które gdzieś tam posiadają swoje farmy i gdzieś mają jakąś swoją rolę tak zwaną, bo to jest naprawdę czasami praca od rana do nocy przez wiele, wiele naprawdę dni, czasami tygodni. No mam już 17 dzień, musimy przeskoczyć tutaj do ostatniego dnia, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy tam faktycznie pewnego dnia odwiedzi nas tajemnicza osoba, bo tak słyszałem, że jakaś tajemnicza osoba nas odwiedzi. No nie wiem, czy mi tam już zwierzątka pozdychały, nie wiem. W każdym razie seria, moi drodzy, Stardew Valley. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy kupić sobie tę grę, mówię wam szczerze, gra jest tania i nawet gdyby była droższa o połowę, to i tak warto. I tak warto, ponieważ to jest hit. Uuu, moi drodzy, w nocy urodziła Penny dziecko i dziecko się nazywa... Tam była Madzia, a tutaj nazwiemy go Jasiu. O, może tak, troszkę wam się może z Jankiem souszy, bo full house, pełna chata, zobaczcie, dziecko jest tam, malutkie. I tutaj jest dziecko. No to już widzicie, moi drodzy, jak to działa. Ja już przeskakuję pomiędzy kolejnymi dniami.
Mam nadzieję, że ten odcinek taki bonusowy, można powiedzieć tutaj, nie sprawią wam jakiejś przykrości, bo też musicie zrozumieć, że jeżeli ta seria się zakończy, to też rozpoczniemy nową serię. Ja generalnie na swoim kanale nigdy tak tych serii nie prowadziłem. No jedyną serią najdłuższą to był Wiedźmin. To był Wiedźmin 3, ale to była gra, na którą czekała cała Polska, jeśli chodzi o ludzi związanych z grami. Ja też czekałem i generalnie gra Wiedźmin jest na tyle dobrą grą, że stwierdziłem, muszę to sobie nagrać. Muszę to sobie nagrać, bo może sobie kiedyś włączę jakiś odcinek, żeby przypomnieć, jak to mi tam szło. Dobra, moi drodzy, ostatni dzień chyba teraz. I zobaczmy. Patrzcie! Kto to jest? Dziadek! Duch dziadka! Drogi chłopcze! Minęło wiele lat, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. Byłeś wtedy małym chłopcem. Pamiętasz? Zobacz, jak daleko zaszedłeś. Wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że mogłeś mnie zapomnieć. I have been here. Byłem tutaj cały czas. Widzisz, moje ciało has disappeared this world. Opuściło ten świat, ale moje serce cały czas spoczywa w Stardew Valley, czyli tutaj, moi drodzy. You have been here 2 years now. 2 lata tutaj byłeś. Co on teraz jeszcze w gwiazdach w ogóle? Bardzo dobrze sobie radziłeś, mój chłopcze. Farma mocarza nigdy nie wyglądała lepiej. To honor dla nazwiska, dla naszej rodziny. Dziadek jest zadowolony. Przyszłość farmy mocarza jest w twoich rękach teraz. Pozdrowienia. Trzymaj się. Papa dziadku. No to widzicie? To był dziadek. I dziadek nas nawiedził, moi drodzy, i rozpoczął się... Proszę bardzo, tak to wygląda. Wyszliśmy... O, i tam jest właśnie... Widzicie? Świeczki zapłonęły. 3 świeczki zapłonęły. Moi drodzy, rozpoczął się... Iridium Bar, ojejku, jakiś quest ogromny. Tutaj drzewo. Musimy mieć cherry lady. Aż mi się zachciało grać teraz. No ale nie, no naprawdę, moi drodzy, to też było ciężkie, bo strasznie dużo tych odcinków i robiliśmy tak naprawdę jedno i to samo każdego dnia. No ale myślę, że spędziliście tutaj, moi drodzy, ze mną bardzo miłe minuty, godziny właśnie w obecności gry Stardew Valley. Mam nadzieję, że kiedyś tam, gdy ktoś was spyta, jaką grę polecacie, czy powiedzmy, czy oglądaliście u kogoś jakąś fajną serię, to na pewno powiecie Stardew Valley, bo była wspaniała gra. Była to wspaniała gra, miała wspaniałą muzykę. Mam nadzieję, że wam się po prostu tutaj podobało. I też mam nadzieję, że jeżeli ktoś na przykład po latach będzie chciał po prostu sobie ściągnąć grę, nie wiem, będzie tak siedział w zaciszu własnego domu i tak pomyśli sobie, kurczę, brzydka pogoda, pada deszcz, tam powiedzmy rodzina w szkole, żona w pracy, a wy tak sobie siedzicie i pograłbym sobie jak kiedyś. Jaką grę? O, Stardew Valley. I wtedy, moi drodzy, sobie Stardew Valley możecie ściągnąć. O, widzę, jakieś kamienie otrzymałem. Ja pierdzielę, ile tutaj otrzymałem zadań. Masakra jakaś totalna. I bałwanek tutaj jest i wszystko. Także, moi drodzy, to była gra Stardew Valley. Czy jakkolwiek się to tam czytało. Zobaczymy, czy nam się tutaj czasem... O, patrzcie, ile tutaj mamy. Ja pierdzielę, starfruitów ile mamy. Strasznie dużo, ja już tego nawet nie będę zbierał. Ale wiecie co? Zostawię sobie save'a, zostawię sobie ten zapis gry, bo gdyby tak mi się jeszcze zachciało za jakiś czas, to może będę nagrywał. Zobaczymy. Może jakiś dodatek dodadzą do tej gry. O, to by było coś wspaniałego, gdyby twórca tej gry faktycznie jakiś dodatek wypuścił, a może być płatny. Może być płatny, zapłaciłbym, bo ponieważ ta gra była naprawdę dobra. I jest dobra, jest nadal dobra. Tak prosta gra graficznie, ale tak skomplikowana, jeśli chodzi o możliwości, różnorodność.
moi drodzy, to był prawdopodobnie odcinek ostatni i stworzyłem go po to, aby wam po prostu wyjaśnić, żeby to nie było tak, że nagrałem jakiś odcinek tam 2 miesiące temu i bez słowa w ogóle zakończyłem serię. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Już niebawem pewnie nowe serie. Możecie pisać w komentarzach, jaką serię byście mi polecali, jaką grę warto zainstalować i nagrać. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie mnie odwiedzać tutaj na YouTubie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji. To jest bardzo ważne, żeby mnie śledzić tutaj na bieżąco. Na dole macie linki, gdzie można taką grę kupić, gdzie można mnie na Facebooku znaleźć. No i moi drodzy, Stardew Valley. Ta muzyka po prostu raduje serce. Trzymajcie się, cześć.